Podczas I wojny światowej Hugo Boss służył w niemieckiej armii. Podczas II sam projektował mundury dla SS, Wehrmachtu i Hitlerjugend. Zobaczmy zatem, jak wyglądało jego życie. Miłego oglądania. Hugo Ferdinand Boss urodził się 8 lipca 1885 roku. W wieku 39 lat otworzył szwalnię. Niedługo potem musiał ją zamknąć na 6 lat ze względu na kryzys gospodarczy.